Tak, panie panowie, to my już teraz połączymy się online z Timem Fabianem, żeby go zaprosić tak wirtualnie do naszego studia. Halo, halo! Halo, halo, witam serdecznie. Ja też cię witam gorąco i serdecznie. Fajnie, że się możemy przynajmniej tak wirtualnie trafić, chociaż ostatnio widzieliśmy się właśnie na twoim koncercie promocyjnym twojej drugiej płyty o tytule Miłość. Koncert za nami. I teraz pierwsze pytanie, proszę bardzo. Czy ten koncert wyglądał tak, jak żeś się go wymarzył, czy coś byś zmienił? Jak najbardziej wyglądał tak, jak żeś się go wymarzył, tak jak miał być. Była fajna atmosfera, fajna publiczność i byle i na takich więcej takich koncertów. Ale to ja nie wiem, czy mogę, ale zdradza wszystkim, że jednego szczegółu brakło. Brakło kapelusza. No może go zapomniał. To takie nasze zakulisowe ustalenia, bo ja tam się przysłuchał tej rozmowie, ale widać było, że i bez kapelusza poszło całkiem dobrze. A jest coś, co byś dodał do tego koncertu? No, na pewno bych dodał jedna lub dwóch gości, ale niestety jak tak to było, że nie mieli czasu, nie mogli przyjechać z różnych tam powodów, także na pewno żałuję tego, że nie było wszystkich tych, których się życzą, ale wiesz, ale następnym razem. Dobra, to koncert jest za nami, Tim. A to co teraz dalej? Bo płyta nagrano, koncert nagrany. No i co dalej? Co dalej? Lara dzień nowy teledysk. Także właśnie, że jest drogi do niego i lada dzień się pokorze i byle mogli pokazać nowy teledysk. No to proszę bardzo, a możesz już zdradzić, do jakiej piosenki to będzie teledysk? Czy jeszcze chcesz trzymać to chwila w takiej tajemnicy? Nie zdradzymy, to teledysk do piosenki Synie nie. To jest też trochę taki numer, który chyba wszystkich zaskoczył, bo on jest bardzo mocno dance'owym numerem. Ja, ale to myślę, że to jest coś fajnego, bo to przynajmniej coś innego, tak na lato, na te temperatury, jakie teraz mamy. Także myślę, że fajne na te klimaty. Dobra, a teraz jakbyś mi jeszcze zdradził, bo skoro wiemy, że ten teledysk już się kręci, jest już w planach jakiś kolejny? No, pierw ten zakończyć i potem dalej. Aha, to proszę, tak to idzie u ciebie. No dobrze, no to nie będziemy na razie żadnej daty szukać, kiedy kolejne, ale już czekamy premierowo na teledysk do numeru Singing Je. Coś mi się wydawało, że jak się to pojawi w internecie, to może trochę zamieszania wywołać. No mam nadzieję, żeby zamieszanie wywołało, bo w końcu po to robimy artyści teledyski, żeby ludzie o tym gadali, żeby się podobało i żeby było fajnie. To jakbyś Ino jeszcze mi zdradził, w jakim klimacie on będzie? To będzie taki dyskotekowy, w jakimś klubie? Czy raczej, tak jak u ciebie, zaś będziesz nerwował wszystkich fajnymi widokami? No, fajne widoki będą. Niestety nie może tyle aż tych palmów, co w poprzednich teledyskach, ale fajny basen, fajna parka, także będzie fajnie. No to dobra. Na to już czekamy z wielką niecierpliwością, a teraz mi powiedz, czyś ty jest po urlopie, czy przed? Jeszcze przed, ale nie planuję urlopu, także nie wiem, kiedy będzie ten urlop. Nie planujesz? To jak chcesz te wakacje spędzić w tym roku? No wiesz, spontan. Jak będę miał czas, jak będzie fajna pogoda, to nad morze, do auta i nad morze jechać. Dobrze, to ja życzę ci tego, żeby był ten czas, była ta fajna pogoda i żebyś mógł wypocząć w końcu, no bo trochę się należy od premiery płyty, poprzez koncert promocyjny, poprzez pandemię, jednak trochę tego odpoczynku ci się należy, udanego tego urlopu, jaki by krótki czy długi nie był, no i mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy zaś. No jak najbardziej, na następnych koncertach i w studiu oczywiście chyba. Na to też właśnie liczę. No, moi drodzy państwo, online, miał się okazja poklechać z Timem Fabianem, widzieliście go, jest w trasie, w aucie, ale bezpiecznie, zjechał na bok, no i właśnie, poklachane już jest.